Dzień dobry. Witamy serdecznie w piękną niedzielę. I przyjechaliśmy sobie dzisiaj do Milicza. Jak widać za mną, jesteśmy na takim szlaku, który prowadzi wokół i pomiędzy stawami hodowlanymi w Miliczu. Jest to taka ścieżka dydaktyczna, niezbyt długa, bo ona ma około 10 km, no a później w dalszej części dnia pozwiedzamy sobie okoliczne miejscowości. Tak więc taka piękna pogoda i całkiem przyjemny szlak się zapowiada. No a jak widać, tych stawów tutaj jest bardzo dużo i wszystkie sobie dookoła obejdziemy. No bo tędy prowadzi po prostu szlak. A później będziemy się pałętać po okolicznych miejscowościach. I tutaj mamy czerwony szlak. Zaczęliśmy przy dworcu kolejowym w Miliczu, 2 km stąd. Idziemy do wieży widokowej, która jest 5 km od nas. I ona będzie akurat w połowie szlaku. Do tej wieży dojdziemy szlakiem czerwonym, a będziemy wracać sobie szlakiem żółtym. I co fajne, w samym Miliczu, tuż przy dworcu, rozkładał się jakiś festyn, bo akurat dzisiaj w nocy była zmiana czasu, więc jesteśmy dużo wcześniej, no godzinę wcześniej niż zwykle to na szlaku, gdy na szlak wychodziliśmy, no bo jest mniej więcej około 9, więc oni się dopiero rozkładali. Nie wiem, co to za festyn, nie wiem, co to za impreza. Tak czy siak, szlak i tak będzie wychodził koło dworca, więc sobie później podejdziemy zobaczyć, co tam się dzieje. A na razie idziemy asfaltową dróżką, która za chwilę skręci pewnie do lasu. No idąc tym szlakiem wokół jezior, mamy takie fajne tablice informacyjne. Tu akurat jesteśmy na przystanku numer 2 przy zabytkowej chatce. No, pierwsza tablica to była, którą pokazywałem przed chwilą przy tych jeziorach. No i tu jest zaznaczone szlaki, którymi my idziemy. Tak jak powiedziałem, idziemy czerwonym i żółtym. I właśnie teraz wchodzimy na ścieżkę, gdzie będziemy szli pomiędzy tymi jeziorkami. No i cały szlak tak będzie wyglądał, bo tak jak mówiłem, to jest taki szlak dydaktyczny. Tak więc tutaj można sobie przyjść na taki spacerek niedzielny. No tak jak mówiłem, ten szlak, no, my sobie go po prostu połączymy, bo połączymy dwa szlaki, dlatego ma 10 km. A tak ogólnie, no to one nie są zbyt długie, bo jak widzieliście, no do wieży widokowej spod dworca było w sumie 7 km, tak. Więc można sobie przejść oczywiście w jedną stronę, potem wsiąść sobie w jakiejś wioseczce w pociąg i dojechać z powrotem do Milicza, bo przypuszczam, że i taka opcja by się znalazła. No tak czy siak, jest tutaj też bardzo fajny szlak rowerowy, który wyczaiłem już w Miliczu jakiś czas temu, bo w Miliczu już byliśmy z dwa razy. W każdym razie szlak rowerowy, który prowadzi po dawnej kolei wąskotorowej. Kolei wąskotorowej już tam nie ma. Wyasfaltowali cały ten odcinek i można sobie pojechać rowerem. Nie wiem, z jakiego punktu do jakiego punktu ten szlak prowadzi. No jest to dosyć długi szlak rowerowy. W każdym razie przypuszczam, że jak się zrobi jeszcze cieplej, no to sobie po prostu wyskoczymy tutaj na rowerek. No i właśnie o tej ścieżce mówiłem, rowerowej.
bo akurat nasz szlak też kawałek prowadzi przez tą ścieżkę. W sensie tutaj kiedyś była kolej wąskotorowa, a teraz zrobili tu po prostu szlak rowerowy. Tylko że tak jak mówiłem, muszę sobie sprawdzić dokładnie skąd dokąd on prowadzi. W każdym razie no całkiem fajnie to wygląda, bo to jedzie przez jakieś miejscowości tutaj w okolicy, takie malutkie wioseczki w sumie, no ale właśnie przez las, przez pola, z dala od wszystkich dróg i ma kolor pomarańczowy. No a my idziemy czerwonym szlakiem, tak jak mówiłem, przez kawałeczek będziemy sobie szli, no bo to jest w sumie ciąg pieszo-rowerowy, bo te szlaki wszystkie tu wokół tych stawów czasem wchodzą na tą ścieżkę rowerową, tak więc no, ale jest to utwardzone, w sensie nie wiem jak pod deszcz, no w każdym razie teraz to jest po prostu twarde, mimo że wygląda jak piasek, ale nie, to jest po prostu taka utwardzona, fajna droga. I zdecydowanie trzeba będzie tutaj z rowerkiem przyjechać i ten szlak sobie zrobić. Bo jak słychać, totalna cisza. Z jednej strony las, z drugiej las. Gdzieś tam dalej stawy milickie. Więc szlak petarda. No to my dalej idziemy tą ścieżką rowerową. I tak jak przypuszczałem, prowadzi przez jakieś miasteczka, bo właśnie doszliśmy sobie do takiego moru, w sensie można sobie tutaj odpocząć jadąc rowerkiem. Jak widać tam w oddali jest wagon, ja myślałem, że to jest wagon tej kolejki wąskotorowej, ale to wygląda jak wagon tramwajowy. W każdym razie tutaj jest chyba pozostałość po starym przystanku tej kolejki. Bo tak to troszeczkę wygląda. No i można sobie rowerkiem podjechać. Jest tu grill. Można sobie zrobić przerwę, coś zjeść. Tak więc mówię, no petarda. Idziemy do tramwaju. No, więc super fajny szlak. I pieszy jak na razie jest bardzo fajny, jak i ten rowerowy. No my i tak już będziemy z tego rowerowego schodzić, bo tak jak mówiłem, tylko kawałek nas przeprowadził. W każdym razie no idziemy zobaczyć, co to jest za tramwaj, bo tam w środku coś jest. A, to jest biblioteka. Tam jest pełno książek. Otwarta. No, mówiłem, że wrocławski. No i co? Na zamek zamknięta. No i tak wygląda cały czas ten szlak.
To znaczy cały czas idziemy po płaskim. No i nawet jak idziemy przez las, to tak jak było widać, też jest cały czas utwardzona droga. Duża, fajna, szeroka. Ja nie mówię, że ten szlak jest brzydki czy niefajny, bo cały czas właśnie idzie się wokół jezior, przechodzi przez takie bardzo fajne, klimatyczne wioseczki. Cisza, spokój. Cały czas towarzyszy nam świergot ptaszków. Więc szlak na spacer jest jak najbardziej fajny i warto go polecić. Tylko że mi osobiście czegoś tu brakuje. Jest trochę za spokojnie chyba. Niemniej jednak jak najbardziej polecamy. Bo żeby się przejść i zrelaksować się, to jak najbardziej. Super. Zero wysiłku. Cały czas się idzie po płaskim praktycznie. Cały czas po utwardzonych szlakach. Więc żeby się przejść i odpocząć, to jak najbardziej polecamy. Tym bardziej, że mówię, co jakiś czas trafiają się bardzo fajne, klimatyczne wioseczki. Ale mi osobiście jednak czegoś tu brakuje. Nie ma wyzwania. Ale idziemy dalej, zobaczymy co jest dalej, bo nie wiem, jesteśmy... Do końca nam już nie zostało może ze 3 km. Tak myślę, więc zobaczymy. A tak jak mówię, z jednej strony pole, z drugiej strony jeziorko, to gdzieś jakiś las. Jakieś tabliczki, gdzie się można zatrzymać i poczytać sobie troszeczkę. Bardzo fajnie. Przede wszystkim bardzo cicho. Super. O kurde, ale jaja. Staw w remoncie. W ogóle nie ma wody. Jest jakaś wysepka i tu normalnie powinna być woda. Przynajmniej tak wynika z mapy. A tutaj koparka. To jesteśmy już na takim jakby półmetku i teraz nie wiem, czy ja spróbuję przybliżyć. Co jakiś czas przy tych stawach są takie miejsca, gdzie można tak jakby parking. I tam są podstawione takie fajne samochody, food trucki, gdzie jest kawa, herbata, frytki i tego typu rzeczy, więc całkiem ciekawe. Już trzy takie punkty minęliśmy przy tych stawach. Tak więc w ogóle się nie spodziewałem, że będzie można zjeść zapiekankę i napić się kawy. No a mówię, że jesteśmy na półmetku, bo już wyszliśmy z tych stawów i teraz idziemy wzdłuż rzeki właśnie do Milicza. Tak więc to już jest końcówka. No i jak mówiłem, szlak bardzo przyjemny, taki bardzo, bardzo spacerowy, bo teraz ten odcinek, nie wiem ile zostało, z 2 km może, to właśnie jest po takim wale, a tak poza tym to cały czas się idzie pod płaskiej, utwardzonej, szerokiej ścieżce. Tak więc można sobie zrobić bardzo fajny spacer, tym bardziej, że właśnie mówię, jest pełno tych food trucków. Więc można sobie wypić kawkę, herbatkę i nawet można coś tam zjeść. Tak więc przypuszczam, że zobaczymy się już w Miliczu i tam zdecydujemy, co robimy dalej. No i dotarliśmy do Milicza.
tak jak mówiłem, jest tu jakiś festyn. Jak widać, coś się dzieje. W każdym razie końcówka tego szlaku po tym wale, tak jak powiedziałem, że ma 2 km, no to miała 4. No ponad 4 km i to był najgorszy odcinek tego szlaku. Nie wiem, ale strasznie mnie zorał ten kawałek. Szło się po tym wale wzdłuż tej rzeczki. Strasznie było gorąco, więc nie wiem, jak tam latem w ogóle iść, to będzie masakra. No ale doszliśmy szczęśliwie. Idziemy sobie na festyn, na kawkę i pomyślimy, co robić dalej. Co będziemy dalej zwiedzać, to zobaczymy za chwilę. No i jesteśmy w kolejnym miasteczku, a dokładnie mówiąc, jesteśmy w Krotoszynie. Teraz będę strzelał, to jest jakieś 20, może 30 km od Milicza. Oczywiście jedziemy cały czas w stronę Wrocławia. A że po drodze mamy Krotoszyn, no to przyjechaliśmy sobie na zwiedzanie. Oczywiście zaliczamy rynek, bo przypuszczam, że nic więcej tutaj do oglądania nie będzie. A już widzę, że są jakieś 2 fajne stare kościółki. Tak więc zapraszam na spacer po Krotoszynie. No i miałem rację, mówiłem, że widziałem 2 kościoły, dlatego że w Krotoszynie jest rynek oraz mały rynek. A na razie idziemy do tego rynku. No, miały być bażanty, miały być pawie, jakieś papuszki, ale słyszę, że to wszystko jest tam w tym budynku. W sensie tam słychać hałasy. A my idziemy szukać rynku, bo nie mamy mapy Krotoszyna, więc idziemy po prostu na czuja. Widzimy duże wieże kościoła, więc idziemy w tamtą stronę. Kurde, ale tu jest ładnie. No patrzcie, nawet tam za mną. Każda kamieniczka tak ładnie zrobiona. Ryneczek też w takim fajnym stylu zrobiony. Normalnie nie wiem, na co mam patrzeć, nie wiem, co mam nagrywać. Szok. Tu jest po prostu naprawdę bardzo, bardzo ładnie. I popatrzcie teraz tu. W środku miasta drewniany kościół. Petarda. No i patrzcie to. W środku miasta dom podcieniowy. Kurde.
Kurde, naprawdę bardzo ładne miasto. No, to Krotoszyn, miasto petarda. Pakujemy się w auto i jedziemy dalej, do następnego miasta. A ten Krotoszyn, jak ktoś będzie w okolicy, do rynku koniecznie. Masakra. I kolejne, bardzo malutkie miasteczko tym razem, Sulmierzyce, jeżeli dobrze to mówię, jak nie, to się poprawię. A przyjechaliśmy tu dlatego, że jest tutaj ratusz, który jest pokryty gontem. Taka ciekawostka. No i proszę, takie zabytki. Pamiętamy się tak trochę bez celu, no bo tak jak powiedziałem, my jedziemy w stronę Wrocławia i po drodze po prostu zahaczamy o takie miejscowości, w których no, mogłoby się wydawać, że nic nie ma, ale nam się akurat to podoba. Jeździmy sobie po takich miasteczkach, tu gdzieś fajny kościółek, tu taki wiatraczek i lubimy takie ciche, fajne miejsca. Tak więc jedziemy do następnej miejscowości. No i kolejna miejscowość, Odolanów. 10 km od poprzedniej. Jak zwykle zaczynamy od tego, co widać z daleka, czyli kościół. To jest jakiś szlak, którym sobie przejdziemy po mieście. I dotarliśmy do takiego fajnego parku miejskiego,
A fajnego dlatego, że ten park jest przy Baryczy. Rzeka Barycz, która między innymi płynie przez Milicz. No i jest tutaj też taki parking dla kajaków. Bo nie wiem, czy ja już wspominałem, ale jak tylko zaopatrzymy się w kajak, no to Baryczą sobie też chcemy spłynąć. No i tak się po prostu tutaj pałętamy. Stąd podjedziemy sobie jeszcze do jakiegoś kościółka i do pałacyku. I to będzie na dzisiaj na tyle. I nie będzie widać, bo jest pod słońce, ale dotarliśmy do tego drewnianego kościółka. W każdym razie został nam jeszcze do obejrzenia drewniany pałacyk myśliwski, ale do niego to sobie podjedziemy samochodem, no bo to jest 4 km chyba stąd, więc już nam się nie chce iść taki kawał drogi. 4 w jedną, 4 w drugą, więc sobie po prostu podjedziemy i tak to jest w drodze do domu i tak. I pałacyk będzie jakby ostatnim punktem zwiedzania na dzisiaj. A podobny kościółek już dzisiaj oglądaliśmy. No i niestety zamknięty. Trudno. Jedziemy oglądać pałacyk. Może będzie otwarty. Pałacyk czy dworek? Nie wiem. No i dojechaliśmy. Miejscowość Moja Wola. Jednak troszeczkę więcej kilometrów było, bo było 18 kilometrów. Więc musieliśmy tu przejechać autkiem. No w każdym razie idziemy. Nie wiem teraz jak daleko, ale tu jest zakaz wjazdu, więc trzeba iść na piechotkę. No i jest. No i faktycznie jest drewniany. A podobny widzieliśmy na szlaku Greenwello. Kiedy sobie jechaliśmy rowerkiem, dokładnie był podobny. I też nie było można wejść do tego pałacyku. Do tego też nie można wejść. Tutaj to są nawet okna pozabijane deskami. Wow, i to jest z... No, nie wiem, czy widać to będzie. Będzie widać. To jest normalnie kora z drzew. No i dobra, obleźliśmy go całego dookoła. Nie ma żadnej informacji, czy to będzie remontowane, czy nie będzie. Wszystko pozabijane dechami. Ale fajne. No i taki pałacyk w środku lasu. No i dzisiaj
żegnamy się takim oto widokiem. Na dzisiaj koniec, więcej już nie mamy w planach, nic do oglądania. Jedziemy bezpośrednio do Domciu. I tradycyjnie w tym miejscu dziękuję bardzo wszystkim za uwagę. Zachęcam do subskrypcji, do lajkowania. Dzięki temu no, niczego nie ominiecie. A że idzie lato, to tych filmików się będzie teraz pojawiać znacznie więcej. Tak więc dzięki za uwagę i do zobaczenia.